Po latach pandemii coraz większa liczba pasażerów korzysta z kolei. Według najnowszych wyliczeń pociągi kolei dolnośląskich przewiozły przez cały 2022 rok aż 16 milionów ludzi. To jest rekord spółki w jej 15-letniej historii. Ostatni raz udało nam się w 2019 roku, czyli przed COVID-em, przewieźć ponad 14 milionów pasażerów. W 2022 roku pobiliśmy ten rekord. Aktualnie w 2023 planujemy również pobić te ponad 16 milionów pasażerów, bo już pod koniec 2022 roku rozpoczęliśmy kursowanie po nadodrzance z Wrocławia do Głogowa, a także na odcinku z Legnicy do Chocianowa. Koleje stale unowocześniają swoją flotę, aby jeszcze bardziej podnieść poziom swoich usług. Przede wszystkim nie tylko działamy na nowych liniach, ale też powodujemy, że zagęszczamy siatkę połączeń na liniach już, na których operujemy. Między innymi dzięki temu, czy po to zakupiliśmy nowy tabor i w tym roku będą dojeżdżać również nowe Elfy 2 od bydgoskiego producenta PESA, który zwiększy jakby możliwości eksploatacyjne firmy. W 2023 roku zakończy się także rozbudowa hali serwisowej. Według zapewnień władz województwa pociągi pojawią się także w nowym roku na nowych trasach. Chcemy, aby zostały otwarte połączenia z Jeleniej Góry do Karpacza, czy też z Gryfowa Śląskiego do Świeradowa, czyli dwie kolejne linie kolejowe. Warto dodać, że Koleje Dolnośląskie obchodzą w tym roku 15-lecie swojego funkcjonowania w naszym regionie.